Przy muzyce o książkach. To już drugi odcinek podcastu Przy muzyce o książkach. Przy mikrofonie kłania się Paweł Cybulski, a dziś porozmawiamy o Krzysztofie Komedzie, jego twórczości i biografii autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej, wydanej przez wydawnictwo Znak. Okazja ku temu nadarzyła się niebyle jaka, bo mieliśmy, wczoraj dokładnie, kiedy to nagrywam, 50. rocznicę śmierci Komedy, a za kilka dni przypada kolejna rocznica jego urodzin. W zeszłym roku o książce Komeda. Osobiste życie jazzu Magdaleny Grzebałkowskiej napisałem, że to mój kandydat do tytułu biografii roku w Polsce. Zdania od tamtego czasu nie zmieniłem, bo napisać biografię osoby niezwykle skrytej to wyzwanie. A napisać o niej prawie 500 stron, które są zapełnione piękną historią, wieloma ciekawostkami i nieznanymi dotąd faktami to już jest robota mistrzowska. Jak mówią różne źródła, prace nad tą książką trwały ponad 3 lata, a pierwsze informacje na jej temat pojawiały się już w 2015 roku. I wydawać by się mogło, że biografia słynnego Jazzmana, niespełnionej nadziei Hollywood, będzie pisała się sama. Wydawało się, że o kimś tak znanym i szanowanym na pewno znajdzie się dużo wspomnień, materiałów, archiwaliów. Tymczasem Kobeda był człowiekiem bardzo skrytym, bardzo nieśmiałym, Wycofanym, i o sobie nie mówił prawie nic. Wcale się nie zwierzał, nie lubił brylować. Był za to świetnym słuchaczem. Potrafił skłonić do opowieści każdego, poświęcał ludziom bardzo dużo uwagi. Sprawił takie wrażenie, jakby słuchał całym sobą. I pewnie dlatego można odnieść takie wrażenie, że tak naprawdę wszyscy rozmówcy Grzebałkowskiej mają z komedą wspomnienia podobne. Wspominają go jako spokojnego artystę, który zamiast strzępić język, wolał wyrażać się poprzez muzykę. Nie lubił też marnować czasu na, na jakieś długie korespondencje. Jeśli już pisał, to takie krótkie notki albo po prostu pocztówki z podróży, najczęściej do rodziców. I opisanie takiego bohatera okazuje się nagle zadaniem bardzo trudnym, chociaż każdy o nim słyszał, każdy o nim coś wie, a jednocześnie okazuje się, że. Mało kto tak naprawdę go znał, i mało kto wie o nim coś więcej, coś, co mogłoby wyjść poza dotychczasowy obraz komedy. No i takie zdanie wzięła na siebie Magdalena Grzebałkowska, żeby zrobić coś z tym tematem. Nie byłaby sobą, gdyby sobie nie poradziła. To jest krótka konkluzja. W końcu nie od parady jest Magdaleną Grzebałkowską. Te trzy lata pracy widać i czuć na każdej ze stron książki. Grzybałkowska starała się z każdego rozmówcy wyciągnąć tak dużo, jak się tylko dało. Jakieś dodatkowe smaczki, niespodzianki, wcześniej jakoś trochę może wyparte, może zapomniane wspomnienia. Rozmawiała z tak naprawdę ze śmietanką polskiego świata sztuki. W książce mamy i Jana Ptaszna Wrublewskiego, Jerzego Skolimowskiego, Michała Urbaniaka, Andrzeja Trzaskowskiego, jest też Roman Polański. Są wątki nieznane. Są wątki fascynujące. Nawet mamy wątek pewnego romansu, do którego po raz pierwszy i chyba ostatni przyznała się pewna popularna, a młodziutka wtedy aktorka. I to właśnie Grzebałkowskiej udało się dotrzeć do. Do osoby, która widziała feralny wypadek komedy i która opisuje to nieco inaczej niż znaliśmy to do tej pory. Więc to jest akurat bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Prawdopodobnie pierwsze takie świadectwo i być może ostatnie. I pamiętajmy, że nie byłoby tego, gdyby nie upór i wiara w to, że o komedzie da się coś wygrzebać więcej. Gdy Grzybałkowska pojechała śladami komedy do Los Angeles. To, słuchajcie, nie cofnęła się nawet przed wyjmowaniem obcym ludziom listów ze skrzynki, bo nie miała innego pomysłu na to, jak sprawdzić, kto mieszka w tym domu, który kiedyś wynajmował komeda. Taka pozorna nieporadność komedy sprawiała, że w wielu ludziach budził instynkty opiekuńcze. I trochę chyba w ten sposób zaczął się jego związek z późniejszą żoną, czyli Zofią, która była osobowością niezwykle interesującą. Była bardzo prężną menażerką. Była też bardzo sprawną organizatorką, ale miała jednak zapędy, co tu dużo mówić, dyktatorskie. Wielu przyjaciół Krzysztofa nie mogło jej znieść. Toczyła wieczne spory z, jej, z jego największym przyjacielem, czyli Romanem Polańskim. Wydaje się, że takie jej despotyczne uosobienie to jest tak naprawdę dokładne zaprzeczenie tego, co sobą prezentował Komeda. Tutaj przychodzi mi do głowy takie nawiązanie, takie porównanie, że trochę, trochę, trochę Zofia Komedowa przypomina mi w pewnych swoich zachowaniach jako ono. Być może Komeda był słabszą osobowością niż John Lennon, ale tutaj pewne zależności, pewne układy się powtarzają i są dosyć charakterystyczne. Bo Komeda w pewnym momencie dał się jej całkowicie podporządkować i miał już tego też w pewnym momencie dosyć. Jego samotny wyjazd do USA to była nie tylko próba zrobienia kariery, ale też taka próba odcięcia się od wpływów żony. Jest to sytuacja, co tu dużo mówić, dosyć trudna, krępująca. Szczególnie dla biografa, który musi te fakty skonfrontować potem z tym, co się o, o tym mówi po wielu latach. I Grzebałkowska nie ucieka od tego. Strasznie mi się to podoba. Naprawdę bardzo. Ale Grzebałkowska z tego najtrudniejszego, tak naprawdę, momentu życiowego komedy uczepiła taki ważny punkt, punkt tej książki, ważny motyw, do którego inne historie się tak jakby odwołują. Dzięki temu, obok wydarzeń zabawnych, obok inspirujących, mamy też pełno dramatów, którymi jednak życie komedy było usłane. No i trzeba powiedzieć, że patologiczne uzależnienie co by nie mówić wielkiego muzyka od żony z pewnością. Też było pewnego rodzaju dramatem. Ale Grzebałkowska po raz kolejny udowadnia, że im trudniejszy i bardziej kontrowersyjny temat, tym bardziej można na nie polegać. Tym ciekawiej i fajniej pisze, tym ciekawsze znajduje historię. Książka o komedzie nie jest tak naprawdę książką tylko i wyłącznie o komedii. Jest też o Zofii, ale jest też o całym spektrum wydarzeń kulturalnych, których w których centrum był Komeda i który też jakoś się współtworzył. To jest świat polskiego jazzu w latach 50., który wtedy dopiero kiełkował, jaki stawiał pierwsze nieśmiałe kroki i w sumie wbrew oczekiwaniom przywódców narodu z PZPR, bo być może, być może nie wszyscy wiedzą, ale choć jazz nigdy nie był muzyką oficjalnie zakazaną, to przez wiele lat granie i słuchanie jazzu było postrzegane w bardzo złym tonie. Jazz był postrzegany jako muzyka, która nie spełnia y, takich podstawowych wymagań stawianych w sztuce przez socjalizm. Bardzo rozwibrowany, był kojarzony z czarnoskórymi, y, nie służył podniesieniu morale ludności, tylko służył dobrej zabawie, więc y, nie był mile widziany. No i w takich warunkach y, też y, komeda dojrzewała jako muzyk, y, jak również całe to pokolenie, które Wraz z nim kładło podwaliny pod tę scenę jazzową. Pamiętajmy, że przez zespół Komedy przewinęli się tak naprawdę wszyscy, ale to wszyscy późniejsi wielcy polskiego jazzu. Był tam Jan Ptaszem Wróblewski, Jerzy Milian, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak. Naprawdę plejada późniejszych gwiazd. Dla tych ludzi jazz był czymś więcej niż muzyką. Był stylem życia, jego sensem, taką namiastką wolności, tak naprawdę jedyną, jaką mogli wtedy dostać w tamtych czasach. Jak się to sobie uświadomi, to nie powinna, ani wręcz nie może dziwić taka wyczuwalna niemal na każdej stronie fascynacja Grzebałkowskiej tym tematem i tym środowiskiem. Sama autorka przyznaje, że przed napisaniem tej biografii nie znała zbyt dobrze historii jazzu. I odkrywała ją tak naprawdę wraz z postępem prac. I to jest olbrzymi plus dla niej, że weszła tak głęboko w tę historię, że zafascynowała się nią i jednocześnie, że nie próbuje być na siłę wstrzemięźliwa. Jeśli coś się fascynuje, to daje temu wyraz. Zresztą trudno o chłodne i racjonalne podejście, jak się ma do czynienia z takim fenomenem kulturowym i społecznym. Tam kładły się fundamenty polskiego jazzu i tam wykuwała się pozycja komedy. I w tym wszystkim był on, Krzysztof Komeda. Skromny, niepozorny, bardzo utalentowany muzyki kompozytor. Człowiek, który choć może jeszcze na to nie wyglądał, to już za kilkanaście lat usłyszy o nim cały świat. A jego kołysanka z filmu Dziecko Rozmery Polańskiego będzie radiowym hitem w USA, co wydawało się w latach 50. po prostu niewyobrażalny i nieosiągalny dla polskiego muzyka. I ciężko o. Ciężko o bardziej inspirującą i przejmującą też ze sprawą tragicznego finału historię. W tej biografii komedy jest wszystko, czego czytelnik powinien oczekiwać. Grzbałkowska zadbała, żeby ta historia była piękna, prawdziwa, anegdotyczna, zawierająca nowe fakty, mnóstwo zdjęć w połączeniu z jej świetnym stylem. Naprawdę powtórzę się, i powtórzę to, co mówiłem na początku, to co pisałem rok temu. Mamy do czynienia z jedną z najlepszych biografii muzycznych w Polsce, jakie znam. Być może najlepszą biografią tamtego roku. Wydaje mi się, że nie wypada tej książki nie znać. Zwłaszcza jeśli ma się w sercu jazz, jeśli się słucha tej muzyki, jeśli się o niej często myśli, jeśli się szuka inspiracji i nowych źródeł. No dobrze, to mamy załatwiony temat książki. Muzyka. Byłbym oczywiście dziwny. Gdybym zaproponował dzisiaj coś innego niż Krzysztof Komeda, ale jednak, y, mimo wszystko, y, komedy, dyskografia Komedy jest na tyle bogata, że można tutaj wybrać przeróżne rzeczy. Można wybrać y, rzeczy z koncertów, można wybrać y, płyty filmowe, a można też wybrać astigmatik. I ja właśnie tak zrobiłem. Mm, bo jeśli ktoś nie zna tej płyty, to powinien ją nadrobić natychmiast. A jeśli zna, to zawsze warto odświeżać, bo to jest pozycja ponadczasowa, jedna w swoim rodzaju i tak naprawdę kanon światowego jazzu. Wydana w 66 roku w serii Polish Jazz. Do dziś tak naprawdę się nie zestarzała. Jest znana na całym świecie, jest uważana za płytę legendarną. I pamiętajmy, że grali tam naprawdę świetni muzycy. Tam grał Tomasz Stańko na trąbce, tam grał Zbigniew Namysłowski. Jest piękna okładka, którą zaprojektował Rosław Szajbo, a na której znajduje się zdjęcie Marka Karewicza. Wszystko to się składa na rzecz właściwie doskonałą. I tak, tak jak mówiłem, jeśli ich nie znacie, to słuchajcie jej teraz. Jeśli znacie, to przypomnijcie o sobie i dopiero potem przejdźcie do kolejnych płyt komedy w ostatnim czasie ich obrodziło. Różnych kompilacji, płyt koncertowych. Jest w czym wybierać, jest czym się zachwycać, ale od Astigmatic trzeba zacząć. Naprawdę bez dwóch zdań. To co, zachęceni? No to w takim razie chyba już nie pozostaje nic innego jak, jak pożegnać się z wami, włączyć sobie Astigmatic i posłuchać komedy. Naprawdę polecam wam wszystkim. Do usłyszenia. Cześć.